Witam wszystkich, dzisiaj pokażę przepis na soczystą karkówkę z grilla. Zapraszam. Zaczniemy od przygotowania marynaty i tutaj smak tej marynaty zależy tylko od Waszych upodobań. Także ja użyję tutaj karkówka klasyczna, taka przyprawa firmy Prymat. Ta mieszanka przypraw mi odpowiada. Dodam jeszcze trochę czosnku granulowanego oraz przyprawy też Prymat Grill, ziołowy i trochę pikantnego. Jak ktoś lubi też bardziej pikantne, można dodać pieprz czarny, kolorowy. Ja akurat mam kolorowy. Dobra, zaczynamy. Wsypuję trochę przyprawy karkówka klasyczna. Trochę czosnku granulowanego. Do smaku trochę pikantnej. Trochę ziół. Możecie dodać trochę cytryny albo ząbek czosnku. Teraz dolewam trochę oliwy z oliwek. Zmieszam to. Dodam wody. Dodam jeszcze trochę musztardy sarepskiej. Wszystko dokładnie wymieszałem, teraz nie pozostaje nic innego jak zamoczyć w tej kąpieli, w tej marynacie naszą karkówkę. Ona z tymi przyprawami powinna poleżeć sobie w lodówce kilka godzin, 3 godziny mniej więcej. Ja włożę swoją na godzinę, także do zobaczenia za godzinę. Ok, teraz wystarczy nagrzać grilla, albo jak ktoś jest w domu, może nagrzać patelnię taką z żeberkami. I zobaczmy tutaj, jak to ładnie wszystko się połączyło. Ok, patelnia jest już rozgrzana. Teraz wystarczy przełożyć naszą karkówkę na rozgrzaną patelnię. Ogień zmniejszamy do minimum i tak powolutku nasz stek karkówki będzie dochodzić. Naszego steka możemy polewać, wtedy on tak nam nie wyschnie, będzie bardziej soczysty. Nasz stek jest już gotowy. Zajebiście pachnie. Szkoda, że nie możecie tego poczuć. Możemy dodać frytki lub ziemniaki zapiekane w piekarniku. Jak kto woli. Do dekoracji można użyć kolorowego pieprzu, świeżo zmielonego. Trochę do naszego steka.
Dzięki za oglądnięcie. Po więcej przepisów wpadajcie na youtube.com/MrJohnnyWow. Tam znajdziecie inne przepisy równie dobre. Zapraszam do subskrypcji i pamiętajcie, łapki w górę.